12 czerwca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie odbył się 11 turniej międzyszkolny organizowany przez gminę Piekoszów w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącego selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów. W turnieju wzięło udział 8 reprezentacji ze szkół podstawowych z terenu gminy. Myślę, że dzieci wiedzą, jakie zagrożenia w tej chwili w dzisiejszym świecie są ekologiczne, a to one są tworzone przez ludzi. Dlatego ważne mieć wiedzę, jak zapobiegać tym zagrożeniom. Dlatego też chcę złożyć podziękowania dla organizatorów tego konkursu. Chcę podziękować wychowawcom, opiekunom za to, że są z dziećmi, przygotowali ich do tego konkursu. Mam nadzieję bardzo dobrze, bo patrząc na nagrody, jest o co dzisiaj powalczyć. Każda ze szkół miała za zadanie przygotować i zaprezentować piosenkę dotyczącą zasad segregacji odpadów w naszej gminie, a najlepsi przedstawiciele klas 1-6 napisali test wiedzy dotyczący odpadów. Wszystkie szkoły wykazały się ogromną wiedzą, pomysłowością i pełnym zaangażowaniem. Segregacja sprzyja naszej gminie, cieszą się dorośli oraz dzieci, bo recykling to rzecz najważniejsza, a Piekoszu niech czystość oświeci. Żółte mamy wkładaj, plastiki, metale, a czerwony szkło butelki i słoiki. Papier też do niebieskiego, inny świeci do szarego. Tak segreguj, tak segreguj. Będzie, będzie sprzątanie, dobrze się stanie. Doruszcie się, panowie, panie, segregujcie i wyśmigrujcie, bo w naszej gminie czysto musi być. Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa z Jaworzni, która otrzymała w nagrodę tablicę interaktywną. Drugie miejsce przypadło uczniom z Zajączkowa, oni wygrali notebooka, natomiast zestaw kina domowego przyznano laureatom trzeciego miejsca, czyli uczniom Szkoły Podstawowej w Łosieniu. Pozostałe szkoły otrzymały wyróżnienia w postaci urządzeń wielofunkcyjnych oraz książek. Rozstrzygnięty został także konkurs Zbieranie surowców wtórnych, w którym pierwsze miejsce zajął Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni, miejsce drugie ZPO w Łosieniu, a na miejscu trzecim znaleźli się uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Nagrodami w konkursie były telewizor, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, mikrowieże oraz książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na podstawie zawartej umowy z dnia 9 czerwca 2015 roku, w której Fundusz Ochrony Środowiska udzielił gminie dotacji w kwocie 18 450 zł. Kwota ta stanowiła 90% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego programu, którego koszt całkowity wyniósł ponad 20,5 tysiąca złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.